Siema, siema, witam Was serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. W tak pięknych okolicznościach przyrody i tego i niepowtarzalnej. Dzisiaj zaprezentuję Wam coś bardzo, bardzo ciekawego. To jest odcinek z serii Gadżetomania, że tak powiem. Słuchajcie, chodzi oczywiście o Bafanga, rzecz jasna, którego ujeżdżam ostatnimi dniami bardzo intensywnie. A mianowicie o co chodzi? Po miniaturce pewnie już wiecie o co chodzi. Chodzi o to, jak obsługiwać Bafanga bez wyświetlacza oryginalnego. Czy można? Owszem, można. I daje to jeszcze dużo, dużo większe możliwości. Czy można wykorzystać własny smartfon do kontroli swojego e-bike'a? Ja się zastanawiałem, szczerze powiedziawszy, ale nigdy nie szukałem jakiegoś rozwiązania, słuchajcie, w tym temacie. Aż to nagle kolega, nie pamiętam w tej chwili jaki, przepraszam cię kolego, w komentarzu napisał mi o aplikacji do Bafanga na telefon, na smartfon. Nie wiem, czy na iPhone'a też jest. Może i jest, nie wiem, ale ja mam na Androida. Mianowicie, słuchajcie, można sterować Bafangiem z własnego telefonu, smartfonu poprzez aplikację o nazwie Speed przez 3E w środku i powiem Wam, że ta aplikacja robi zajebistą, słuchajcie, robotę. Jak się łączymy z tym silniczkiem, sterownikiem? Ano bardzo prosto, już Wam pokazuję. Potrzebujemy dwóch rzeczy. Kabelek. To jest kabelek do oprogramowania, słuchajcie, Bafanga. Z jednej strony zakończony USB z taką elektroniką, a z drugiej takim wejściem. Takie samo wejście, jak ma Wasz oryginalny wyświetlacz Bafanga. Hermetyczna taka wtyczka. Żeby połączyć się z telefonem, potrzebujecie też przejścióweczkę. W moim przypadku z USB takiego dużego na USB-C. Czyli kupujecie OTG przejścióweczkę taką, o, tak to wygląda. Z tej strony wkładacie tu wtyczkę USB dużą i z tej strony macie USB-C. Instalacja jest bardzo prosta. Podpinamy wtyczkę do telefonu, pyk. Zapaliła się dioda, akurat w moim przypadku ją widać, bo czasami jest ta koszulka czarna, nie widać, mniejsza o to. I teraz tu, słuchajcie, odpinamy, słuchajcie, oryginalny wyświetlacz. Widzicie, wtyczka jest identyczna. No tutaj mam, ja mam swoją połamaną tutaj od strony silnika, po prostu od wkładania i programowania, po prostu bo to jest po prostu nieoryginalny kabel. I to się powyłamywało, po prostu coś tu było niedopasowane, więc teraz muszę ostrożnie po prostu wkładać. Mam całą nową wiązkę, ale póki programuję, nie wymieniam. I teraz podłączamy, oczywiście na wyłączonym napięciu. O, cyk, prawda? I w tym momencie, słuchajcie, w tym momencie podłączamy napięcie dopiero. Widzicie, aplikacja wygląda w ten sposób, że macie tutaj podzielone na trzy praktycznie ekrany. Główny, wciskamy tutaj sobie na dole, macie takie główne okno, wyświetlacz, to jak podczas jazdy korzystacie, tutaj sobie zmieniamy poziomy, widzicie, zamiast pilota. Ustawienia oczywiście, to są główna sekcja, która nas interesuje, ale pierwsze co robicie po włączeniu aplikacji, trzeba wziąć, wcisnąć połącz, przycisk, widzicie. Oczywiście najpierw włączacie baterię, wciskacie połącz. No, nie zadziałało coś, to mnie pyta, czy zezwolić do portu USB. Was nie musi to wyskoczyć. O, widzicie, połączono z HZXT. To jest akurat mój sterownik w Bafangu. I teraz, co musicie zrobić, jak wchodzicie na przykład w ustawienia, bardzo ważna rzecz, najpierw odczytajcie parametry ze sterownika. Wciskamy sobie w zielony przycisk odczytaj, przetwarzam, odczytał wszystko, widzicie. I patrzcie, tutaj macie dokładnie wszystko to samo, co w programie, jak podłączacie laptopem się na przykład do Bafanga, też przez ten sam kabelek, macie dokładnie wszystkie te same parametry. Spójrzcie, w głównym menu macie napięcie odcięcia, prąd odcięcia, typ czujnika prędkości, no wszystko to samo jest, co jest tutaj, aby w tym programie do zmian ustawień. I co najważniejsze, słuchajcie, ten program jest po polsku, między innymi, bo on jest w różnych językach, ale możemy sobie ustawić język polski, jak widzicie, wszystko jest elegancko. I jak mówiłem, no i tutaj macie na przykład prąd odcięcia, tak? Czyli ten prąd główny, ja mam 18 amper w tej chwili, bo no to jest zalecane dla tego sterownika, żeby on dłużej pożył i ekonomia, przede wszystkim ekonomia, na dłużej starcza bateria, możemy sobie to zmienić fabrycznie, powiedzmy fabrycznie to miało Bafang 750, fabrycznie ma ustawione 24, to sobie przestawmy. I co, bierzecie zapisz, przetwarza dane i zapisał to
W sterowniku w tej chwili macie prąd odcięcia 24, no bajka, szybko, łatwo, możecie w locie zmieniać parametry, nie trzeba, słuchajcie, wiecie, zatrzymywać się, podłączać kabel, no rewelacja, to jest dla mnie rewelacja. A żeby sprawdzić, czy to się nam odczytało, jeszcze raz odczytajmy, widzicie 24, nic się nie zmieniło, czyli jest ok. Teraz wchodzimy sobie w poziomy, macie tutaj na przykład poziomy, to jest bardzo ważna rzecz, czyli poziomy wspomagania, jeżeli ustawiliście sobie 9 poziomów, to macie tutaj do konfiguracji 9 poziomów. Różne wartości, macie procentowo na przykład. Pierwszy prąd regulujecie sobie poprzez procentowe wartości. Albo możecie sobie nastawić przez ampery, czyli o, ile amper na przykład daje. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Dla mnie przynajmniej, bo ja lubię grzebać. Druga kolumna prędkość. Możecie, widzicie? To jest bardzo fajna rzecz. Zobaczcie, teraz w końcu wiadomo, o co chodzi w drugiej kolumnie. Na przykład na pierwszym stopniu wspomagania macie 15%, tudzież ja sobie nastawię 3,6 ampera daje silnik i osiągacie prędkość maksymalnie 20 km na godzinę. Widzicie i tak dalej, coraz dalej. Na przykład trzeci poziom daje już 6,75 ampera, jedziecie z prędkością 24, nie, żeby nie przekroczyć, nie? No rewelacja. W końcu wiem, o co chodzi z tą drugą kolumną. Szczerze powiedziawszy, trochę się gubiłem. No tak to właśnie wygląda. Zostawię sobie, później sobie to pogrzebie. Pedały. Macie pedały. I tutaj macie też wszystko, zobaczcie. Dedykowany poziom. No, te same ustawienia, które są w komputerze. Prąd startowy możecie sobie regulować, nie? Jaki jest na starcie, żeby wam nie szarpał. Na przykład miałem 20% nastawiony. Tryb wolnego startu 4. Ilość sygnałów do startu 4, czyli ruchy korby. No nie będę teraz omawiał wszystkich parametrów, co to można pozmieniać, ale no macie, jest rewelacja. Przepustnica. Bierzecie sobie przepustnica, macie konfigurację przepustnicy, możecie sobie wszystko zrobić przez jaki tryb, prędkość czy przez prąd. Tam mieliście current, pamiętacie, power current, coś takiego. Tu macie po polsku, elegancki, dedykowany poziom, ustawiony zdalnie, czyli to znaczy, że to ustawione z wyświetlacza inaczej, czyli z waszego telefonu. Prąd startowy 10%, to jest wszystko, mówię, na przepustnicę, żeby wam na przykład nie szarpał, nie zerwał łańcucha. No, rewelacja, słuchajcie. No i mówię, wszystkie poziomy, które sobie tutaj zrobicie, to sobie oczywiście potestuję z czasem, ale tak dzisiaj chciałem wam pokazać właśnie rewelacyjną sprawę, zamiennik takiego wyświetlacza. No i to, jeszcze raz powtarzam, to jest rewelacja. Ja to sobie zawsze przeliczałem, ile tam amper, zobaczcie, tu macie wszystko. Dziewiąty poziom ma 24 ampery, ale to nie osiągnie tyle mocy z tego względu, że mam na przykład w głównym, Jezus, nie to, w głównym, nie no, 24 mam faktycznie, bo przestawiłem dla was specjalnie. Dobra, to teraz zmienię sobie z powrotem, jak miałem na 18 amper. 18 amper, żeby go nie usmażyć, zapiszemy. Ok, i teraz poziomy i ostatni poziom powinien mieć, no jest 18 amper, się zmieniło na tym poziomie, widzicie? I maksymalnie prędkość, jaką osiągnę, to jest 40 na godzinę. Chyba więcej nie da rady, co? No to jest max. Widzicie? Maksymalna prędkość 40 na godzinę. I to jest, kurde, rewelacja. Fajna rzecz. Tutaj jeszcze macie oczywiście ustawienia, tryb ciemny, tryb jasny możecie sobie ustawić, jak wolicie, nie? Wyświetlać zawsze, nie wiem co to znaczy. Aha, to chyba chodzi o to, żeby on się nie wygaszał, nie? Ja uważam, słuchajcie, że to jest rewelacja, no rewelacja na skalę światową. Dla mnie przynajmniej. Cieszę się jak dziecko, bo mogę sobie wreszcie zmieniać parametry w locie, bo wiecie, bo tak pojechać, kurde, sobie na przykład... tak jak jeszcze raz jechałem z laptopem, wiecie, w tą sakwie. No, jedziecie, dobra, zmienimy parametr. No jak coś wam nie pasuje, nie? Dobra, stajemy, odpinamy, włączamy laptopa, łączymy się ze sterownikiem, zmieniamy parametry, zapisujemy, zwijamy wszystkie kable laptopa, pakujemy się, wsiadamy, jedziemy. No trwa to niemiłosiernie długo, a tu siadacie, jedziecie, w locie zmieniacie, no, dam troszeczkę wyżej, 3% więcej, puch, puch, puch. To mi szarpie, możecie sobie tak dostroić maszynę, że będzie wam chodzić jak szwajcarski zegarek, słuchajcie. No, także polecam. Aplikacja Speed przez 3E w środku. Także naprawdę, naprawdę, szczerze wam polecam, bo już ją testowałem. A większe testy z tej aplikacji będziemy sobie robić już w innym odcinku, jak podczas jakichś tam ustawień, wiecie. Bo na pewno będzie tego sporo, także już dziś zapraszam was właśnie na te odcinki. Ja oczywiście nie zrezygnuję z żadnych wyświetlaczy, tylko słuchajcie, chyba zrezygnuję z tego wyświetlacza. A dlaczego, słuchajcie, no denerwuje mnie coś. Zobaczcie, spójrzcie, co was tu denerwuje.
to mnie denerwuje, zobaczcie, taka wieża powstała. Moja żona zawsze się ze mnie śmieje, bo wiecie, ja jestem taki, że jak na przykład jakaś śrubka mi gdzieś nie pasuje, bo powinna być milimetr albo 2 milimetry dalej. Takie pieprznięcie mam troszeczkę. Tak samo szafka na przykład wisi, ona, wiecie, na normalnego śmiertelnika wisi prosto, a na przykład ja widzę, że coś mi tam nie pasuje kąt i mnie to drażni. Ja zawsze, od zawsze miałem wyświetlacze poziome. W tej chwili Bafangu dostałem, no sam sobie zresztą wybrałem, nie? Wyświetlacz pionowy i no nie za bardzo on mi leży. I już szykuje się kolejna, słuchajcie, zmiana. Będę szukał sobie jakiegoś wyświetlacza poziomego, ale wiecie co? Nie będę szukał na AliExpress, poszukam coś na lokalnym rynku, bo wakacje, wiecie, już są. Ciepło jest, kurde, no nie chce mi się długo czekać, więc... A to nie jest jakiś tam duży koszt wyświetlacza. Zamienię sobie, tylko jeszcze nie wiem jaki. Coś tam pewnie wykombinuję. I wiecie co? Już nie zależy mi na porcie USB nawet, bo to ma... Wyświetlacz ma port USB do ładowania, pożal się Boże, to się do niczego nie daje, słuchajcie, rezygnuję z portu USB, jak będzie to dobrze, jak nie będzie to też dobrze, nie zależy mi na tym, ładowanie zrobię sobie niezależne, mam takie ładowareczkę, tutaj kierownicę sobie założę, słuchajcie, ona daje pięknie, kurczę, 2 ampery, a to daje powiedzmy jakieś 500 mA, to po prostu nie ładuje smartfona jak jadę, to po prostu opóźnia rozładowanie, a mnie to wkurza takie coś. No, mówię, no, takie rzeczy mnie wkurzają, tak? Coś, co jest nieużyteczne, denerwuje mnie strasznie. No i to też mnie drażni. To poziomo, to pionowo, to pionowo. No, tu musi być poziomie. Musi być poziomie, bo to ładnie wygląda. Dobra, jak coś znajdę, to Wam dam znać. Słuchajcie, a w tym odcineczku będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, jak znalazłem tę aplikację, to cieszyłem się jak dziecko, co znalazłem. Podesłał mi kolega, przepraszam, nie znam teraz, wspomniałem Twojego nika, jak tam w komentarzu podałeś, ale dzięki Ci serdeczne. Zajebista aplikacja. Pobierajcie Speed przez 3E w środku. Naprawdę polecam i używajcie i bawcie się świetnie. A na dziś będziemy już kończyć. Słuchajcie, daj łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, koniecznie kliknij dzwoneczek, będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale i na który Was serdecznie zapraszam. I subskrybujcie, słuchajcie, subskrybujcie, bo wiele z Was oglądaczy, które oglądają mój kanał, nie subskrybuje kanału, a to jest dla mnie bardzo ważne jako twórcy. Kręcę je dla Was, bo lubię to robić. Także subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!